jeśli żyć ci będzie dane, skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, jestem Sawicy, jest oczywiście Hearthstone i moi drodzy, ponownie zaproszę was dzisiaj na ranking, ponownie naszym czarnoksiężnikiem demonicznym za, moi drodzy, jednym, myślę, że z najlepszych deków, myślę, że teraz do wspinania się po rankingu, to znaczy oprócz demonicznego zoo, bardzo polecam wam, no, Facehunter oczywiście zawsze jest dobrą opcją, ale także Druid i Ponury Klient. Myślę, że te cztery deki wrzuciłbym do takich najbardziej wydajnych obecnie na rankingu. Wszelkie inne oczywiście też bardzo polecam, jeśli się w nich czujecie dobrze, aczkolwiek myślę, że te cztery powinny najlepiej się sprawdzać. Żadnych zmian, moi drodzy, nie było, dlatego myślę, że tutaj dużo do omawiania nie ma, tylko wam przypominam, jak ten deck mniej więcej wygląda. Wybierajmy się na poziom rankingu. Jeśli dobrze pamiętam, możemy dzisiaj walczyć o dziewiąty, prawie o dziewiąty. Notabene również mamy... Jesteśmy już za półmetkiem drogi do, moi drodzy, złotego czarnoksiężnika, ale to jeszcze myślę, że troszeczkę meczów przed nami. 249 dokładnie. Nie, 256 mamy chyba, czyli 244, przepraszam. Nie umiem liczyć oczywiście. Sprawdzimy, jak się ten nasz czarnoksiężnik ma. Krótko mówiąc, jest to talia, którą naprawdę myślę, że jeśli nie popełniamy żadnych błędów, bardzo łatwo jest wygraną zdobyć, dlatego przemyślenie każdej tury jest niesamowicie ważne, ponieważ co tutaj jest jeszcze dodatkową trudnością w zoo? Z reguły większością deków, na przykład powiedzmy sobie Ram Druidem, myślę, że całe myślenie nasze sprowadza się do tego, czy najpierw rzucimy gwałtowny wzrost, czy najpierw rzucimy orzeźwienie i jakąś tam postać i tak dalej, i tak dalej. Później mniej więcej od tury 5, 6 już zbyt dużo do postanowienia nie ma. Znaczy wiadomo, że czasami się zdarza, że mamy dwie postaci do wyboru, możemy albo tę zagrać, aczkolwiek nie ma tam aż tyle opcji na pewno w jednej turze, ile jest w każdej turze tak naprawdę w zoo. Znaczy tutaj mamy łatwą turę pierwszą, później łatwo turę trzecią prawdopodobnie. Ale od tury czwartej, kiedy będziemy mieli już więcej many i będziemy mieli więcej postaci, zaczyna się kombinowanie. I z reguły naprawdę jest... wow, jaki ładny tutaj draw mamy. Rzucimy wędrowca pustki i... Zastanawiam się tylko... W Wilkora Alfa chyba będę grał po lewej stronie jego. Tak mi się zdaje. No okej. Okay. Po lewej stronie, aby jak zagram w trzeciej turze szefa chochlików, też go zagrać po lewej stronie i żeby te chochliki spawnowały się, ponieważ one na pewno się będą spawnować po prawej stronie, żeby wszystkie były buffowane przez Wilkora Alfę, a zarazem był buffowany ten nasz koleżka. Okej, zombie, jak oczywiście anty-agro narzędzie. I tutaj mamy mały dylemat. No i właśnie to jest ten dylemat. Czy Wilkora Alfa, czy nożownik? Bardziej mi się mimo wszystko podoba Wilkora Alfa. Nie mamy aż tak dużo tych tokenów, zagramy go, tak jak powiedziałem, po lewej stronie, mimo że generalnie mam tendencję do grania Wilkora po prawej, ponieważ jeśli cokolwiek jest spawnowane w grze, zawsze jest to dorzucane po prawej stronie. Znaczy totemy szamana, to znaczy jakieś tam rzeczy, które się przyzwą, a nie my je zagramy, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj myślę, że tak jak trzymamy się tego planu szef chochlików i do przodu, trajdować myślę, że nie będę. Znaczy chyba, żeby się pojawił werbunek. To jeśli werbunek, to mogę trajdować tylko. Tyle możliwości. No, jeśli się pojawiłby werbunek, to on będzie miał ten prawo światłości, może zabić mojego tego koleżkę, więc ja bym wolał tego uniknąć. Dlatego mogę strajdować, tylko pytanie... No, za zombiaka trochę niefajnie, ponieważ nawet nie odzyskamy sobie tego życia. W sumie, jeśli on skończy konsekrację, to też będzie dosyć masakra, więc na pewno muszę tradować. Nie chcę tradować też za tego ekranowego minibota, bo to mnie tak jakoś boli. Wymieńmy za tego zombiaka. No niestety nie dostaniemy tego, jakże mogłoby być powiedzieć, przyjemnego jeszcze, szczególnie w naszym przypadku, agonii. Nie dostaniemy tej fajnej agonii, ponieważ tak naprawdę można na to patrzeć jako plus 5 do życia, ja patrzę na to jako plus 2,5 karty tak naprawdę. Okej, alarm jest fajny, chochlik. Myślę, że mimo wszystko będziemy tutaj tapać. Tak mi się coś zdaje. O, Doktor Hook jest bardzo przyjemnym tutaj top deckiem.
Myślę, że narzędnik jest ok. Mając nadzieję, że trafię w tę boską tarczę, byłoby bardzo przyjemnie od tego chochlika. No to on będzie niestety miał ładny bardzo trade tutaj, lub też ewentualnie konsekrację, która będzie też całkiem niezła, aczkolwiek jeśli wiecie, dorzuciłbym jeszcze kolejnego pomiennego chochlika i nie trafiłbym, albo nawet trafiłbym w jedną z tych boskich tarcz, to konsekracja by po prostu mi bardzo nieprzyjemnie cały stół sklirowała. No zostałby mi tylko jeden chochlik, a ja nie mam z czym móc fajnych zagrań w przyszłej dużej. To jest tak naprawdę mój największy problem. Za 5 many coś? Śluzorze? KODO! Oj, nie trafił niestety. Aż myślę, że to dużego znaczenia nie ma. No tutaj myślę, że było dosyć łatwe zagranie. Narobiańskie jajo, pomienny chochlik i tapniemy. Tapniemy oczywiście na samym początku, żeby zobaczyć, co tam mamy. O, drugi nadmiar mocy, bardzo przyjemnie. W takim razie narobiańskie jajo, chochlik. I ponieważ on będzie trade'ował prawdopodobnie tym kodo tutaj, tym tutaj, ja nie mam z tym problemu, ponieważ mam ten nadmiar mocy i mogę tym narobiańskim jajem wylecieć. Najgorzej jest znowu, jeśli on ma konsekrację, bo wtedy może mi salutki stół... Nie, jednego chochlika zostawi mi. Okej, on ma werbunek, więc bardzo fajnie. Będzie się trzeba pozbyć, szczerze mówiąc, jakoś tych jedyneczek. Ła, bardzo się trzeba będzie ich pozbyć, ponieważ jeśli w przyszłej dużo będzie kwatermistrz, to niestety nie ugramy tutaj zbyt dużo. Mogę się pozbyć niestety maksymalnie jednej, znaczy nic, niczego się nie mogę pozbyć, więc jeśli kwatermistrz się pojawi w następnej turze, to będzie po prostu masakra. Kodo, naprawdę kodo, to jest dla mnie najbardziej ciekawe. Okej, tapniemy sobie i zobaczymy, co tam mamy. O, postrach pustki, przyjemny. Zrobimy sobie dlatego w ten sposób, pacniemy tym jajkiem to kodo i zjemy to tym postrachem pustki, co myślę, że będzie bardzo przyjemnym zagraniem, tym bardziej, że będziemy mieli postać 7-6 na stole i obok niej 4-4. Kwatermistrz i będzie masakra. Nie będzie kwatermistrza, będzie bardzo dobrze. Acz myślę, że kwatermistrz... Okej, to jest lepsze niż... to jest o wiele lepsze niż wyciszenie. Wyciszenie było po prostu masakryczne. Taki rozjem Caldorów jest super. Tym bardziej, że mamy doktora Hooka w przyszłej turze i tym bardziej, że on nie ma kwatermistrza. Stawiam, że w takim razie w ogóle w deku nie ma tego kwatermistrza. To będzie też fajny, swoją drogą, opcja do pozbywania się tych jedyneczek, które mogą być troszeczkę uciążliwe. Nie widzę tutaj innej opcji, jak tylko doktor Hook. Pytanie tylko, czy ja traduję, czy nie. Myślę, że tak. Myślę, że nie ma sensu poświęcać tak naprawdę tej jednej bomby, ponieważ to jest, te cztery króci to są, krótko mówiąc, bardzo ładny magnes na nasze bomby, które które dzięki... Uła! Odpowiedział porządnie. No dobra, gorzej tylko, że ja... Jak ja się pozbędę tego doktora Hooka. Nie bardzo chcę tradeować mojego doktora Hooka. Uła, polecą bomby. Tutaj ładnie. Tutaj okej. Pacnę, dobra. To trochę zmienia, bo mogę spróbować walnąć doktorem Hookiem w rozjemce Aldorów, bombą w bombę i mieć nadzieję, że ta bomba walnie w doktora Hooka. A jeśli nie walnie w doktora Hooka, to będzie trochę słabo, dlatego myślę, że niestety nie mogę tak zagrać. Zagramy sobie nadmiar mocy na bombie, walniemy w doktora Hooka, dobijemy go najwyżej chochlikozą, zabijmy wcześniej jeszcze doktorem Hookiem rozjemcę Eldorów, no i na koniec dorzucę prowokację, ale ponieważ będę miał na to wszystko manę, tak, bo to jest 1 plus 1, tak. A czy mogę w sumie zrobić plus 4 plus 2, czyli on będzie miał 7, czyli doktor Hook zostanie na 1 życia. Nie, myślę, że i tak będzie mogę dobijać chochlikozą. Okej, czyli tapniemy na samym początku, ponieważ mamy na to manę. No i robimy to, co powiedziałem, czyli tak, na początku nadmiar mocy. W sumie to nawet chciałbym, żeby trafił w tego rozjemca Aldorów ta bomba, więc zrobimy sobie tak, sprawdzimy, czy trafiła, nie trafiła. Wow, nie, naprawdę! Ojeju, niedobrze. No dobrze, zrobimy w takim razie sobie tak. Niestety będziemy się trzymali tego, co powiedziałem tam na początku. Zrobimy sobie tak. Bardzo, znaczy, szkoda, że to fajnie, że ta bomba trafiła w doktora Hooka. Gdybym to mógł przewidzieć, to bym od razu zagrał grubieńskiego sierżanta i zupełnie by inaczej to wyglądało, ale wtedy bym nie zagrał tych chochlików. Trochę się wystawiłem też na konsekrację. I ta konsekracja tutaj będzie? Nie będzie? Nie będzie. Nie będzie, bo jakby była konsekracja, to by chyba zagrał inaczej. Facet nie ma konsekracji, to mnie tak naprawdę bardzo ratuje w tym zagraniu. Ta bomba okropnie niefartowna, tutaj zupełnie bez sensu. Ja bym stradował tą bombę
kompletnie inaczej. To znaczy walnąłbym w tę jedną z tych jedynek, mając nadzieję, że trafię do Krachuka. Do Krachuka myślę, że było bez sensu zupełnie. Okej, dorzucimy grobieńskiego sierżanta, szefa chochlików, nerobieńskie jajo, to jest 3-7. Mamy idealny many, czyli możemy sobie zacząć od tapnięcia. Doomguard jest bardzo przyjemny, tym bardziej na przyszłą turę. Zrobimy sobie tak w takim razie. Mamy też... ojejku, jak ja to chcę umieścić? Chyba tutaj. Bo jeśli chcę jakiegoś Argusa, to między te dwie postaci. Dorzucimy w takim razie tego koleżkę. Zobaczymy przede wszystkim, co wypadnie z tego załogowego szatkownika, ponieważ tu mogą się... No coś z dwoma życia byłoby najlepsze oczywiście. No właśnie coś takiego, ponieważ już nie jest taki podatny na konsekrację, którą w każdej chwili może stomdekować. Strasznie mi się nie podobała ta moja poprzednia tura, ale myślę, że... Znaczy, można było coś na pewno tam lepiej przewidzieć i dlatego jestem na siebie zły. Ale... Ale okej, GG, well met. Jeśli nie zaatakuję w twarz, nie zaatakuję... Wow, Dr. Hook, biorę na twarz. Dobrze, no to nie ma znaczenia, ponieważ i tak mamy tego Doomguarda, więc ten mecz będzie leciał do nas, moi drodzy. Dobrze, nie mówmy hop, zanim nie przeskoczymy. Ponieważ wiecie, w tej grze to nie ma znaczenia, czy ja teraz już się zacznę podniecać litalem, ale będzie jedna ta magiczna gra, w której ja przez pomyłkę coś źle policzę, od razu polecę w twarz i się okaże, nie, jesteś jeden off na przykład, więc trzeba zawsze to przemyśleć. To tutaj akurat matematyka była dosyć łatwa. Muskamy ten 9 poziom rankingu, czy uda nam się w tej turze, w tej grze, no to zaraz zobaczymy. Wygrałem już, może mogę stąd wyjść. Okej, okay, dziękuję. W takim razie jeszcze jeden meczek sobie rozegramy. Jestem zły, ponieważ jedną tę turę źle rozegrałem. Ratowało mnie bardzo, bardzo mnie ratowało to, że mój przeciwnik nie miał konsekracji w pewnym momencie i nie dobrał jej w ogóle do końca gry. To było to, co mnie najbardziej ratowało. No, konsekracja jest najlepszą odpowiedzią. Generalnie AoE jest najlepszą odpowiedzią na Zo. Paladin ma dosyć fajne AoE, ponieważ jest ono mimo wszystko dosyć tanie. W dodatku ma jeszcze ten werbunek i te jedyneczki, żeby dobijać coś, co pozostało po konsekracji. I uratowało mnie to, że nie miał kwatermistrza. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że mało osób gra w ogóle... O! Ojejku, zdaje mi się, że grałem już z tą klasą na pewno, ale... Dobra, ta dodatkowa karta nas bardzo ratuje. Nie wiem, czy szefa chochlików w takim razie nie chciałbym zostawić. Tura pierwsza skojnuje upiornego pajęczaka, tura druga grubieńskie jajo, nerubieńskie jajo i tura trzecia szef chochlików. Czy to jest dobra taktyka? Nie będę miał aktywatora do tego nerubieńskiego jaja i w sumie to jest takie straszne na zasadzie mam nadzieję, że dobiorę aktywator do nerubieńskiego jaja. Boję się jej odrzucić, bo wtedy dostanę pewnie drop za 4 i przegram. Dobra, spróbujmy tak. Ponieważ mam tą monetę, oczywiście zostawiamy sobie taką rękę. Okej, okay, postrach pustki, bardzo, bardzo dobrze. Będziemy musieli tylko pamiętać, żeby nie zagrać tego rubieńskiego jaja w środku tych pajęczaków. Okej, okay, no czyli klasyczny facehunter. Witaj. Nie, witam cię. Nie, no dobrze, witam cię. Serdecznie. Upiorny. Tak, upiorny. Na czym ja w ogóle myślę? What? Przepraszam. Tak, oczywiście upiorny. Przez chwilę, przepraszam, byłem przekonany, że w przyjdzie mam trzymany. A nie mam trzymany. Oczywiście, że nie. Upiorny pajęczek, dobra odpowiedź. Będziemy mogli stradeować za tego koleżkę. I po drugie, będziemy mogli także mieć te jedyneczki, aby coś tam dobić. Oj, mój przeciwnik tutaj, widzicie, podkreśla ten swój hero power. Tura druga, martwa dla facehuntera. Czy mogło być lepiej? Myślę, że nie. Zwygramy sobie w takim razie... Norubieńskie jajeczko, stradujemy za tego koleżkę, możemy już to zrobić, myślę, że Unleasha się teraz nie mam co obawiać, bo jeśli teraz zagra Unleasha, to będzie dosyć słaby Unleash. W przyjdzie mogę się tylko wahać między jedną a tą drugą z tych postaci. I o ile obie wydają mi się całkiem fajne, o tyle jestem ciekawy, czy które z nich jest lepsze. Spawnowanie jedyneczek kontra aktywowanie norubieńskiego jaja już teraz. Jeśli on nie zagra... Znaczy... Fajnie by było, jakby on teraz spasował turę i pozwolił mi teraz zagrać postrach pustki, bo wtedy w następnej turze mogę zagrać nerubieńskie, czy nadmiar mocy, ale wtedy nie mogę, więc najpierw bym zagrał szefa chochlików i nadmiar mocy razem z tym postrachem pustki w kombie na tym nerubieńskim jaju. Okej, okay. Miszka, dobrze. Misza i... Wow, kolejny nadmiar mocy. Bardzo mnie kusi, żeby to nerubieńskie jajo wpakować w czuryk. Myślę, że nie postawienie niczego na stole będzie słabe. Ajeju. Dobra, zagrajmy po prostu szefa chochlików. Czy ja chcę zabić już tą miszę?
Mam świetne zagranie po prostu w przyszłej turze, bo mam postach pustki i nadmiar mocy i bardzo chciałbym to zrobić, ale mogę to również dobrze zrobić. To są właśnie te tury, moi drodzy, w których mamy dwie opcje i obie w jakimś sensie są dobre, prawda? Gdybym miał jedną manę więcej, to by było bardzo przyjemnie, nie ukrywam. Mogę tapnąć, wtedy moja następna tura wygląda postrach pustki i nadmiar mocy, ale nie pozbywam się tej miszy. To myślę, że może się bardzo na mnie zemścić. Nie, ja nie chcę brać tych obrażeń na twarz. Nie, naprawdę nie chcę. Ja oczywiście tapię na koniec tury. Nie chcę serio brać tych obrażeń na twarz. Herod pustki jest bardzo przyjemny na przyszłą turę. Boję się, że on mnie zaatakuje w twarz i po prostu się skończy. A w tej pozycji szczerze mówiąc nie miał żadnego sensu do tradowania. Jakbym dorzucił szefa Chochlików, to bym po prostu mu oddał tę miszę. Oddałbym mu za darmo za tę miszę. Orli Róg, tylko nie sekret, nie może zagrać sekretu, bo monetę rzuciłem ja. W ogóle odhaczmy to sobie na mapie, że rzuciłem monetę, bo zapomniałem o tym. Okej, fajnie, i w twarz, super. Ładno w takim razie mamy turę z Heroldem Pustki, myślę, że na 100%, tak na pewno. Tak na pewno, nawet nie będę się patrzył za siebie, słuchajcie, przy tym zagraniu. Zrobimy sobie tak, zaatakujemy go w twarz. Inicjatywę na stole mamy, brakuje nam... Inicjatywę na stole mamy, brakuje nam tylko... Tylko Mal'Ganisa. Mal'Ganis będzie świetnie. Facehunter, jak może sobie poradzić z Mal'Ganisem? Kill command i coś stradować. Zdaje mi się, że nie może sobie ładniej z tym poradzić. Okej, spuścić psy. Dobra. Mamy za dużo demonów w ręce i to jest problem. Wow, spuścić twarz! Super. Super, fantastycznie. Jesteś mężczyzną. Problem w tym, że to może być rzeczywiście dobre zagranie. Ja się boję, że tak. Za dużo mamy tych demonów w ręce. Bardzo, bardzo za dużo. I najgorsze jest to, że ja nie mogę tapać. I to jest nieprzyjemne. Co się stanie, jeśli teraz pójdę w twarz? 9, 10, 13. Zostawiam go na 10 życia. On ma na stole 5, 7. Musiałby mieć 6 obrażeń z rączki. Co jest możliwe, żebym miał 6 obrażeń z ręki? Kill command i z tego dostanie pułapkę. Ale nie, bo wtedy nie może zadać. Tyle możliwości. Kończy mi się czas. Nie, co ja robię? Poczuj dotyk. Tak. Pustki ożywienie. Dobra. Nie odrzuć mi Mal'Ganisa. Błagam cię. I to lubię. Zrobimy sobie tak, ponieważ wybuchowa pułapka i wyciągnijmy Mal'Ganisa teraz. Ponieważ wtedy zmniejszamy opcję, powinienem później stradować na odwrót zrobić. Jest on! Dobra. Powinienem to zrobić na odwrót. Ajajajajajajajajaj. Głupota, kompletna głupota z mojej strony. Powinienem zrobić tak, że najpierw, znaczy Herolda Pustki traduję na samym końcu, bo wtedy ta pułapka by się... Bo wtedy ta pułapkę mógłbym aktywować w przyszłej turze będąc pewnym, że ten szef Chochlików już wyleci z mojej ręki i że mam tylko Mal'Ganisa w ręce. To było ryzykowne i po prostu to przeoczyłem, ponieważ znowu spanikowałem, jak zobaczyłem. Tak! Facehunter, moi drodzy, udało nam się go pokonać. Myślę, że głównie dzięki temu Mal'Ganisowi. Jakieś RNG tutaj było na pewno. 9 poziom rankingu przed nami otworem stanął. Zobaczymy, jak sobie na nim poradzimy dalej. Ale myślę, że tutaj... Ej, błąd, popełniłem, powinienem inaczej zaatakować. Aczkolwiek, czy on mógł mnie zabić w tej turze? Miał 2-4 z Hero Powerem, miałem 11 życia. Musiałby znaleźć 7 obrażeń. Ja wam oczywiście pokażę jeszcze raz ten deck. 7 obrażeń, musiałby znaleźć kill command plus drugi unleash. Dawałby rady kill command i grubeński sierżant. Kill command sam, ponieważ on miał pułapkę, która... Czekajcie... Pułapka się aktywowała najpierw i najpierw wyciągnąłem Mal'Ganisa. Czyli ja bym dostał jeszcze 2 dodatkowe obrażenia chyba z tego. Czy ja dostałem te 2 dodatkowe... Nie, ja dostałem te 2 dodatkowe obrażenia, bo turę zaczynałem z 13, prawda? Bo najpierw pułapka była, później chyba agonia.
Myślę, że strasznie dużo zadziało się w tej grze zupełnie poza moim przewidywaniem tego i dlatego uważam, że to tam pewne drobne błędy tam były. Aczkolwiek udało nam się wygrać, moi drodzy, 9 poziom rankingu. Dostaliśmy. No, zobaczymy, jak tam pójdzie dalej, bo myślę, że nie będzie raczej łatwiej. To jest ten deck, nadal niezmieniony. Ktoś z was sugerował, aby wyrzucić szatkownika chyba i dorzucić drugiego płomiennego chochlika, jeśli dobrze pamiętam. Ktoś z was też sugerował, że zamiast załogowego szatkownika miał tutaj Yetiego. Ale w sensie, ale strasznie mi ten Yeti tutaj nie pasuje, ponieważ myślę, że po prostu załogowy szatkownik ma o wiele większe value niż Yeti, bo dostajemy co najmniej takie statystyki sumaryczne jak Yeti, czyli 4-5 i jeszcze jest jakiś tam atak z tej drugiej postaci i poza tym trudniej jest się pozbyć tego szatkownika. Potencjał ataku mamy taki sam, więc no cóż. Jeszcze jakaś sugestia była od was, której niestety nie pamiętam teraz, aczkolwiek zapoznałem się z nią. Miejcie to na uwadze. Naprawdę zapoznaję się z tymi sugestiami. Bardzo się cieszę, jeśli coś podpowiadacie. Bardzo, bardzo też chętnie mi jest to wziąć pod uwagę i ewentualnie zaaplikować, co czasami widzicie, że zmiany następują. Na przykład to, że wyrzuciliśmy stąd Lorda Jarexusa, który kompletnie tu nie pasował. Nie grajcie Lorda Jarexusa w zoo, bo on kompletnie tutaj niestety nie pasuje. Wygrałam jedną grę, ale w większości innych gier może być po prostu kompletnie martwą kartą. Dobra, moi drodzy, to był ten deck. To były te nasze mecze z Facehunterem i z Paladynem. Tak, z Paladynem. Paladynem bez kwatermistrza, bardzo smutnym przez to Paladynem. Okej, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I do zobaczenia!